Kiedy rozpoczęto budowę odkrywki Tomisławice, zarówno władze gminy Wierzbinek, jak i mieszkańcy terenów, na których występuje węgiel, zgodzili się na to, sądząc, że gmina będzie miała z tego podatki do 2030 roku, jak to wówczas zakładano. Ponadto ludzie nie inwestowali na terenach, które miały być wykupione przez kopalnię. Teraz, kiedy okazało się, że wydobycie węgla brunatnego zbliża się ku końcowi o kilka lat wcześniej niż planowano, tamtejsze społeczeństwo czuje się oszukane. Dlatego wójt Wierzbinka zorganizował spotkanie z przedstawicielami kopalni, na które przyszło kilkadziesiąt osób. Mieszkańcy sołectwa Tomisławice domagają się wykupu swoich nieruchomości. Tak, to było obiecane wcześniej na zebraniach, począwszy od 2002 roku. Wcześniej kopalnia wystąpiła z wnioskiem o wykup szkoły. Kościół został wybudowany w Kyszkowicach, przeniesiony. Cmentarz też został zamknięty. Strażnica, więc z myślą o eksploatacji węgla na odkrywce Tomisławice mieszkańcy domagają się, żeby była kontynuacja wydobycia węgla i żeby w dalszej perspektywie te wszystkie nieruchomości, które były planowane do wykupu, zostały wykupione. Takie jest też stanowisko gminy, gdyż w czasie wejścia kopalni kilkanaście lat temu, gdy jeszcze była spółką państwową, było przedłożone w różnych planach i scenariuszach, że koncesja będzie się odbywać do 30 roku i zgodnie z tym planem miejscowym, który został przyjęty na wniosek kopalni, to złoże będzie wyeksploatowane. Wcześniej wójt w tej sprawie pisał list do Ministerstwa Aktywów Państwowych i spotykał się z prezesem zarządu ZEPAK-u, ale w obu przypadkach dostał odpowiedź, że jest taka możliwość, ale zależy ona od kilku obiektywnych czynników. Na wniosek mieszkańców wystosowaliśmy pismo do Ministra Aktywów Państwowych z prośbą o informację, do którego roku planowana jest eksploatacja tej odkrywki. Minister nam odpowiedział, że w tej chwili na pewno do 2024 roku. Potem to wydobycie uzależnione jest od wsparcia aktywów państwowych przez państwo w porozumieniu z Unią Europejską. Mamy taki problem też, że rzeczywiście i na Śląsku z metanem, więc tutaj będzie dużo zależało od polityki państwa i polityki Unii Europejskiej. Jest tutaj dobra wola też pana prezesa Woźnego, z którym kilkakrotnie się spotkałem. Dzięki też jego wsparciu jest kontynuacja wydobycia węgla i prawdopodobnie w następnych latach, jeśli pozwoli na to oczywiście polityka też unijna, mam nadzieję, że przynajmniej do 2026 roku będzie kontynuowane wydobycie ze złoża Tomisławice. To jest w interesie mieszkańców Tomisławic, ale w interesie też gminy Wierzbinek. Tego bym sobie i wszystkim mieszkańcom życzył. Jednak polityka europejska odchodzenia od węgla zakłada inne plany. Plany są takie dzisiaj, że będziemy eksploatować węgiel do 2024 roku. To są oficjalne plany. Reszta zależy tak naprawdę od tego, co się wydarzy w przepisach, no i w możliwościach związanych z rynkiem mocy. No pewnie też sytuacja polityczna czy ta wojenna ma wpływ na to, co się może stać. Czy mimo zaniechania dalszej eksploatacji złoża mieszkańcy, których ziemia nie została wykupiona, mogą liczyć na rekompensaty? Kopalnia wypełnia wszystkie zobowiązania, które na siebie wzięła w momencie, kiedy dostała koncesję. Być może koncesja nie zostanie do końca wypełniona przez kopalnię z tych powodów, których powiedziałem, o tych związanych z ograniczeniami środowiskowymi. Natomiast plan zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał kopalnię i tak naprawdę był częścią całego systemu prawnego, który obowiązuje w gminie Wierzbinek, pozwalał uzyskać kopalni koncesję i ten plan może zmienić Rada Gminy. Natomiast no, póki obowiązuje koncesja i jest ochrona złóż, no to trudno sobie to wyobrazić. Jak podkreślił wiceprezes Czyż, nie wszystkie decyzje bowiem zależą wyłącznie od kopalni. Natomiast prezes Woźny zapewnia, że spółka chce dobrego dla wszystkich rozwiązania. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi społecznościami lokalnymi. Staramy się rozmawiać, tłumaczyć nasze decyzje. No, na dzień dzisiejszy decyzje, które zostały podjęte, to one wynikają po prostu z tego, że po 2024 roku no, właściciel firmy nie widzi ekonomicznego sensu prowadzenia działalności w zakresie eksploatacji węgla brunatnego i produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. Natomiast rozmawiamy z lokalnymi społecznościami, tłumaczymy i działamy na rzecz tego, żeby
żeby jakoś wszystkim możliwie najbardziej ulżyć w tej rzeczywiście bardzo trudnej i sytuacji, która wynika z tego, że kończy się tu działalność, która tutaj była prowadzona przez wiele lat. Pytanie zatem, czy polski rząd porozumie się w tej kwestii z Unią Europejską, a także czy wesprze ewentualne dalsze wydobywanie węgla z odkrywki Tomisławice. Drugą kwestią jest to, czy kopalnia wykupi grunty, mimo iż nie będzie już na nich inwestować.